W ostatnich czasach wielu z Was zaczęło nagrywać, zaczęło streamować i wiemy, co jest Waszą największą bolączką. Pierwsza mutacja. Szkoda, że u Ciebie jeszcze nie zaszła. Moi drodzy, dzisiaj mikrofony do 250 zł specjalnie dla streamerów, dla youtuberów i oczywiście sprawdzimy, które z nich są dla Was najlepsze. Cóż to dodać? Zaczynamy. Słuchajcie, wzięliśmy budżet do około 250 zł, czyli niewielki, ale wybór już był niezły. I wszystkie praktycznie z dzisiejszych mikrofonów są w tej samej cenie. I to jest ciekawe, bo za około 250 zł, 230 mamy taki mikrofon, a też za podobną cenę mamy taki zestaw i mikrofon. Czyli za Razera się przepłaca. Nie wiem, właśnie to dzisiaj byśmy chcieli sprawdzić, bo tu Genesis naprawdę wiele oferuje tak już na wejściu. Bardzo minimalistyczny Razer. No i oczywiście nie zamykamy się tylko na tych dwóch produktach. Mamy jeszcze Redragona i mamy legendarnego Novoxa NC1 w wersji Game. Game. Dokładnie, wersji Game. Zobaczymy te cztery mikrofony, które mogą być kuszącą naprawdę ofertą dla osób chcących podwyższyć jakość swojego audio. Ostatnio robiliśmy poradnik, więc tam możecie sprawdzić, jak podkręcić swój mikrofon, no ale trzeba mieć bazę wyjściową. I my to przetestujemy dzisiaj na zasadzie plug and play, czyli jestem leniuszkiem, chcę mieć od razu porządny dźwięk. Zobaczmy te cztery propozycje. Dobra, zobaczmy najpierw, co jest w zestawie z takim Novoxem wersji Game. To mnie najbardziej interesuje. Opaska na rękę, żebyś mógł zawsze pokazywać, że jesteś Team Novox. No właśnie, to jest ciekawe. Co to jest? O tym się zaraz przekonamy, słuchajcie, ale na pewno jest to różnica pomiędzy Novoxem Game. Micro USB. No właśnie, nie wiem, do czego to służy. Zaraz to przetestujemy, zaraz sprawdzimy, bo albo to jest bardzo technologiczny sposób na zrobienie właśnie tutaj opaski lub po prostu jakieś urządzenie, które możesz mieć zawsze przy sobie. No ciekawe. Może to być gadżet, po prostu może być gadżet, ale uwaga, czuję, bo tego gadżetu nie było w klasycznym Novoxie bez wersji Game. Nie było, więc to musicie odnotować, za co dopłacacie. Jest przejściówka, która zdecydowanie była już w tamtej wersji. Mamy przewód w oplocie w kolorystyce zielono-czarnej, tak, gamingowej za oczywiście. Za co trochę też pewnie dopłacacie za ten design, za to, że mikrofon jest czarno i z delikatnymi detalami zielonymi. O taki Novox, no zdecydowanie ładniejsza. Wiemy, że przy nagrywaniu siebie ten mikrofon to jest element naszej scenografii gamingowej. Tak, nie? Jest. No i mamy również tripoda, duże słowo jak na to, co dostajemy, ale nie ma. W zwykłej, klasycznej wersji Novox NC1 go nie ma, więc tutaj faktycznie kolejny plus, no bo na czymś ten mikrofon najlepiej postawić. Następny mikrofon, czas otworzyć. No i Redragon Blazar, co mamy tutaj w zestawie? Oprócz klasycznej naklejki Redragona dostajemy, proszę Cię bardzo, odwiń sam mikrofon. Pod mikrofonem znajduje się również, jak tam? Powiem Ci, że bardzo ładnie wygląda. Tak, wygląda ładnie, dobrze, o tym jeszcze porozmawiamy. Jest też tripod tutaj w zestawie, okay. Proszę bardzo. Dodatkowo dostajemy oczywiście złącza kable, żeby to wszystko połączyć ze sobą i z komputerem. No i koszyczek też jest w zestawie, razem z gąbką, która już na wstępie jest wymęczona po prostu w tym koszyczku. No, ja wiem, że producenci nigdy się nie obchodzą gładko z tymi gąbkami, proszę bardzo. Ona nawet może zacząć mówić do Was jak mapę. Klasyczna gąbka nieszczęścia musiała się pojawić oczywiście w którymś z zestawów. Zobaczymy, czy będzie potrzebna i czy faktycznie jej stosowanie będzie miało jakikolwiek sens. Bardzo fajne rozwiązanie, że mamy od razu też koszyczek przeciwwstrząsowy, no bo jako, że nie mamy tutaj ramienia mikrofonowego, to faktycznie on na pewno się przyda. Jest też solidnie wykonany ten koszyczek, więc no, szapoba dla Redragona. No dobrze, niedługo porównamy wszystkie cztery, jak już będą na stole, więc otwórzmy kolejny. No i Razer, czy będziemy mogli powiedzieć mały, ale wariat? Zaraz się okaże. Mamy tutaj list od pana Razera, który nam dziękuje za zakup. Mamy kabel właśnie tutaj. Biały przewodzik, dobra, ładnie, a to ma taką teksturę. Kurde, ale znowu mi ten, mikro USB, co jest? Mamy tulejkę. Tutaj, Zaraz będzie po tulejce. Sprawdzam twój refleks. Oprócz tego jeszcze dostajemy, ale to pozwijali, ale to pozawijali, to żeby cały się mikrofon, nie popsuło. Słuchaj. To jest to jajeczko, no słodkie to jest. Zobaczymy, czy okaże się jajeczkiem Faberge i będzie miało doskonałą jakość, czy raczej będziemy musieli się kierować w stronę innego mikrofonu. No i mamy jeszcze standa, który pomoże nam ten mikrofon utrzymać w stabilnej
pozycji. Moi dokładnie. Drodzy, ja go składam, bo nie pozostaje nic innego. I widzimy się z następnym mikrofonem. Dokładnie tak. No i ostatnie, największe opakowanie Genesis Radium 300 XLR jest... Jest gąbka wstydu. Jest gąbka wstydu, ale taka trochę nawet gładka. Się tak już te folie nie wpakowują. Tak, nie? Tak, aż tak, wygniecione, tak. Ale nadal... Ale tu też zagięcie jest po boku, no nie wygląda to najlepiej. Nie widziałem chyba jeszcze mikrofonu, który dostarczał taką gąbkę, ale mamy po filtr, tak? Więc mamy ten już filter, nam nie będzie potrzebny. Tak, zdecydowanie. Mamy tutaj kabel, który właśnie rzeczone XLR. No, XLR na jack co prawda, ale zobaczymy, zobaczymy tę jakość. Przejściówka. Koszyczek. Okej. Okay. Sam mikrofon. Nie, no, tu jest full service. Tu jest full service. Bardzo przypomina mi Red Dragona. Przypomina mi mocno. Tego co był? Nie. Tego co był. Bardziej Novoxa. Ale zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchaj, ramię. O już Jezus. Ci daje. No i oczywiście... Boję się otwierać tego, no, wiesz? No one lubią strzelać, no to właśnie. Prawda. Strzelają gorzej niż... Czy bardziej martwię się o te sprężyny. Zawsze zastanawiam, dlaczego producenci tych sprężyn po prostu nie schowają pod jakąś otoczką albo coś w ten desej. Zawsze się obawiam. Pewnie jest jakaś powoda. Pewnie jest jakiś powód, którego ty nie znasz, a oni wiedzą, że on jest. Jakkolwiek to brzmi. I do biurka mamy tutaj zaczep, żeby sobie ten... No już wiesz czemu, nie zasłaniałem, żebyś mógł sobie postrugać wariata. Czas poskładać to wszystko i przedstawić wam wszystkie mikrofony, które dzisiaj rywalizują. Słuchajcie, wszystkie cztery mikrofony są już na naszym stole i możecie sobie na pewno wyrobić opinię co do samego wyglądu i tego, jak prezentuje się taki set na stole. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak się prezentują jakościowo konkretne zestawy i wyglądowo, Red Dragon za koszyczek Super Plus, o tym wspomniałeś, ale kurczę, ten tripod jest taki plastikowy, niezbyt pewny. Jest też nie do końca stabilny. Musimy naprawdę odpowiednio ustawić mikrofon, żeby faktycznie tak, on sobie stabilnie stał. Trzeba napracować. Sam mikrofon prezentuje się bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o Novoxa, tu plus za tripod, który jest faktycznie już metalowy i bardzo fajnie leży, stabilny. Tutaj to mi się podoba i gustownie wykonany mikrofon. Klasyczny. To jest taki mikrofon, jak ja jeszcze pamiętam wiele lat do tyłu, jak były profesjonalne mikrofony, to one tak wyglądały i to mi się kojarzy z profesjonalizmem, ten Novox, to muszę przyznać. Dokładnie tak, masz i bardzo fajny kabel. Żeby rozbić skorupkę, czy nie? Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o Razera... Żeby się nie wykluło coś. Mikrofon zdecydowanie bardzo estetyczny. Mi przypada do gustu. Nie, nie wiem, dla mnie też. Jest minimalistyczny, jest po prostu już dla gadżeciarzy, dla bajerantów, dla kogoś, kto lubi się wyróżniać. I faktycznie jest fajny. Boję się o jedną rzecz, że on jest w porównaniu do innych przy takim podstawowym setupie... Jest zdecydowanie za nisko. Jest nisko. Tak. I tego się boję. I ale ta odległość jest... między naszymi ustami a mikrofonem może być przerażająca dla tego, co jest w środku, no ale o tym się oczywiście przekonamy. No i mamy jeszcze do czynienia z Genesisem, który jest tutaj zdecydowanie najbardziej potężny i rozbudowany. No tak, ale jak oceniasz jakościowo te ramię? No bo wiadomo, można dać ramię, ale ramię ramieniu nierówne. To nie jest tak, że każde ramię jest takie samo i może być dobrej jakości i nawet drogie ramiona, takie za 500-1000 zł. Tak, zdecydowanie ja się z tą zgadzam. No jeżeli chodzi o to ramię, to jest takie ramię najlepiej do postawienia w jednej pozycji. I już nigdy nim nie ruszaj. No, ale tak często jest. Tak, tak często jest, tak często jest, chociaż ja na przykład u siebie bardzo często ramieniem manipuluję. Tak, tak zdecydowanie. Ale po prostu masz taki, bo lubisz, czy masz potrzebę? Wiesz co, gdzieś tam poprawiam, bo to jednak się oddalam, jednak się przybliżam, coś tam i faktycznie to ramię gdzieś tam cały czas chodzi. Ja jestem realistą i wiem, że za 239 zł ciężko dostać, żeby to ramię było... Wiesz, łohoho, po prostu fajerwerki, ale jak myślę o tej kwocie, to wydaje mi się, że jest to spoko i na pewno do podstawowych potrzeb zdecydowanie wystarczy. Mikrofon wygląda dobrze, zwłaszcza jak jest już osadzony w tym... Widzisz? Chciałeś mi dowodzić, że da się zdjąć sprężynę? I to bez żadnego wysiłku. Nawet kropla potu nie wystąpiła. Rzeczywiście, masz rację. Gorzej jak nie będzie się dał włożyć z powrotem. O, da radę. Bez problemu. Okej, udowodniłeś swoją rację. Mikrofon sam dobrze wygląda. Pytanie, czy jakościowo faktycznie będzie tutaj odpowiedni. To właśnie w tym momencie przetestujemy. Tak jak mikrofony zostały dostarczone, podłączamy i od razu się nagrywamy na każdego z nich. Smarty za każdym razem będzie czytał utwór liryczny znanego wieszcza. Wy możecie w komentarzu pisać, kto to jest i bezpośrednio korzystać z możliwości, jakie daje mikrofon. Także Smarty, pierwszy mikrofon, Genesis, zaczynamy!
Mimo waszym streamom, waszym hejtom, wrócił Tio. To jak Fiat Cinquecento i Gran Torino. Siedzę w Rio de Janeiro, stary w Rio, z całym kilogramem jejo? Mordo, król jest jeden, król Sentino, tylko król Sentino. Trochę spoileru tym wszystkim. Okej, dobra, mamy to nagrane. Sprawdźmy kolejny mikrofon. Runda druga to Novox i testujemy go oczywiście w pozycji wyjściowej, bo tak nam pozwala tripod. Na koniec tylko Smarty się trochę przybliży, żebyśmy mogli zobaczyć, co by było, gdyby był bliżej ust. Zaczynamy. Kolejny utwór. Kto jest autorem liryki? W komentarzu. Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce. Jak dzwoni papuga, to odbieram szybko, bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lamsę, zamawiamy ravioli, no a papuga pi*** mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba, papuga to twardziel. A jak? Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicy adwokackiej. Idę do piwnicy po flaszkę, łychy, i pytam, czy z kolą, czy z sprajtem, a papuga patrzy się na mnie śmiertelnie poważnie i mówi, że bez popity. I kolejny utwór liryczny. Jeżeli wiecie, co to za utwór, to koniecznie w komentarzu piszcie. A Smarty testuje Razera. Jedna tabletka to dopiero staw. Odlot po M-kach jak jetlag. Przyspieszył mój czas. Już nie możesz stać. Dupą kręć i tańcz. Już nie możesz stać, dupą kręć i tańcz. No i teraz nieco bliżej, gdybyśmy mogli mikrofon ułożyć na statywie. Jedna tabletka to dopiero staw. Odlot po M-kach jak jetlag. Przyspieszył mój czas. Już nie możesz stać, dupą kręć i tańcz. Już nie możesz stać, dupą kręć i tańcz, tańcz. Ostatni utwór liryczny i ostatni mikrofon, czyli Redragon. Test Smartiego. Piszcie, jeżeli znacie ten utwór. Utwór najbliższy memu sercu. Mojemu też. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło? Nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś? Że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez twe oczy zielone oszalałem, gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem, tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Czas na porównanie tych mikrofonów. Jesteśmy już po odsłuchu i jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw dwóch rzeczy. Pierwsze to zdania naszych widzów, więc jeżeli macie już wyrobioną opinię, to piszcie koniecznie. A druga rzecz, której jestem ciekaw, to jak to brzmi w filmie, bo ja zauważyłem, że nasze odsłuchy, później jak oglądam film, to później to i też inaczej trochę brzmi, tak. I te różnice naprawdę nie są duże. Zgadzam się z tobą całkowicie i ja naprawdę chciałbym być w dzisiejszych czasach i dzisiaj zaczynać streamować, bo za 200 zł można mieć naprawdę porządne urządzenie, o czym kiedyś można było co najwyżej pomarzyć. I tak, jeżeli chodzi o te wszystkie urządzenia... No właśnie, masz... po kolei. No dobra, tak po kolei, to Genesis w takim razie. No tutaj Genesis ma ogromną przewagę nad innymi mikrofonami, przede wszystkim przez to, że jest blisko naszych ust cały czas. No bo taką możliwość mamy, więc taką możliwość wykorzystujemy. I tutaj mikrofon Genesis jest czysto, nie ma szumu w tła, jest naprawdę przyjemnie, nie ma zgłosek wybuchowych, tak jak uderzających nas po uszach, no bo mamy pop filter, więc Genesis wypada tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, chociaż powiem szczerze, że brakuje tutaj gaina trochę i wydaje mi się, że mogłoby być trochę głośniej jak na to, że masz mikrofon tak blisko. Nie wiem, czy producent stwierdził, że skoro już daje ramię, to mikrofon nie musi aż tak wyłapywać. Może, ale wydaje mi się, że wyłapywał najmniej ze wszystkich wbrew pozorom. Ten poziom delikatnie gdzieś tam w OBS-ie zawsze można sobie dostosować. Wiadomo, że nie należy przesadzać z regulacją poziomu, bo będziemy mieli wielkie przestery. Natomiast faktycznie tutaj się z tą zgadzam, ten gain był znacząco niższy niż u poprzedników. Zwłaszcza jeżeli je przybliżyliśmy do ust. I właśnie idąc w tą stronę jest Novox. I powiem szczerze, Novox zdecydowanie wyróżnił się tym,
że najmocniej zbierał, moim zdaniem, tak, ze wszystkich mikrofonów w wyjściowej pozycji. Mhm. Dźwięk samego głosu, naszego głosu, był też bardzo czysty. Natomiast Novox ma to do siebie, że jest mikrofonem pojemnościowym, który zbiera absolutnie wszystko dookoła nas. Słychać szumy, słychać echo, więc tutaj na pewno musi być dołączony popfilter i na pewno jakieś ramię mikrofonowe. No ale nadal było bardzo dobrze, nie miałem tam się do czego przyczepić i to nie jest tak, że on tak zbierał, że ja bym mógł powiedzieć, kurde, ale mi tam przeszkadzają jakieś dźwięki. Zdecydowanie nie. Idąc dalej, Razer, i w tym małym jajku też tkwi jakaś moc, tak, i naprawdę było to przyjemne doznanie. To, co trzeba zauważyć, że przy przybliżeniu znacznym do ust, czyli to, co miało pomóc mikrofonowi, w tym przypadku mu nie pomogło, bo wtedy te zgłoski wybuchowe były mocno uderzające po uszach i tu zdecydowanie popfilter by się mega przydał. Producent wziął pod uwagę to, że w tej wyjściowej pozycji mikrofon musi działać dobrze i w niej działa dobrze. Zgadzam się z tą przybliżeniu... całkowicie. Dźwięk jest wyraźny, czysty, nasz głos faktycznie jest bardzo dobrze słyszalny, więc dla Razera również duży plus. No i Red Dragon na końcu, ale ostatni to niekoniecznie ostatni w kwalifikacji tych mikrofonów, bo też bardzo czysty, zaskakująco dobry dźwięk. Powiem szczerze, że no, sama taka barwa głosu ciepło bardzo mi się podobało. Ja się z tą całkowicie zgadzam. Było taki bardzo drobniutki efekt gdzieś tam stania za szybą słychać, ale naprawdę nieznaczący i na pierwszy rzut ucha kompletnie niesłyszalny. Słuchaj, to umawiamy się tak, że jak już film będzie opublikowany, to oprócz naszych widzów i ich wrażeń, to my też napiszemy nasze wrażenia w komentarzach, bo może delikatnie się nam coś zmieni. To, o czym musimy jeszcze powiedzieć, nim ostatecznie podsumujemy ten odcinek, to multimedia, bo dla wielu jest to ważne. Niestety nie dostajemy wiele. I zaczynając od Genesisa, to tutaj multimediów jako takich brak. Jeżeli chodzi o Novoxa, to tutaj oświetlenie, że nagrywamy, jest wewnątrz mikrofonu. I to koniec. Jeżeli chodzi o mikrofon od Razera, to jest taka mała lampeczka, która sygnalizuje nam, że jesteśmy podczas nagrywania, że ten mikrofon nagrywa nas. No i Red Dragon tutaj najwięcej otrzymujemy, chociaż wiele nie było trzeba, żeby przebić przeciwników, bo oprócz tego, że mikrofon ma podświetlenie tutaj, ten ring tutaj, to jeszcze mamy gaina, plusik i minusik możemy sobie ustawić. Niestety nie ma odsłuchu w żadnym, w tym też nie, więc musimy sobie... A szkoda, przydałby szkoda, się. Bo jak masz gaina, to fajnie na bieżąco sprawdzać. No ale za taki odsłuch już trzeba parę stówek jeszcze dodatkowo dołożyć. Dobra, słuchaj Piotrze, powiedz mi w takim razie, czy jesteś w stanie w ogóle określić, który mikrofon tobie przypadł do gustu najbardziej? Kurde, wiesz co? W komentarzu napiszę. Dobra, napisz w komentarzu. Ja powiem tak, wybór postawiłbym między dwoma mikrofonami. Albo poszedłbym totalnie w Genesisa, ponieważ mamy cały zestaw gotowy za 250 zł, jest popfilter, jest ramię, mikrofon brzmi już na starcie bardzo dobrze, delikatna manipulacja ustawieniami i będzie perfekto. No albo poszedłbym całkowicie w drugą stronę, czyli Novoxa. Tutaj trzeba się już stanowczo pobawić w ustawienia, dołożyć ramię, dołożyć popfilter. Popfilter jest absolutnie według mnie niezbędny w tym mikrofonie, ale naprawdę z tym mikrofonem możemy zdziałać cuda, bo jakość i czystość dźwięku, który do niego trafia, jest naprawdę bardzo duża. I ważna informacja, która może nie wybrzmiała tutaj, więc chciałem to podkreślić, że oczywiście każdy ten mikrofon daje nam możliwość przyczepienia go do ramienia. Najbardziej mogłoby Was to zastanawiać w tym, ale po prostu sobie odkręcamy tą podstawkę i tu jest gwint. Tak jest. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, który mikrofon Wam się najbardziej spodobał. I do czego służy to? Bo nie sprawdziliśmy w instrukcji i zdajemy się nawet, czy to jest tylko ozdoba, czy ten kabel zdecydowanie ma jakieś przeznaczenie. Dawajcie znaka, jeżeli posiadacie Novoxa, do czego to służy. Zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję oczywiście, bo widzimy się za tydzień. A na dzisiaj żegnamy się. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, hej.